Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na kolejnym seminarium Obserwatorium Wielokulturowości, Migracji oraz Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Ja się nazywam Konrad Pędziwiat i wspólnie z Anetą Krzywożeką Lilinowską będę prowadził dzisiejsze seminarium, które jest poświęcone lubelskim doświadczeniom w zarządzaniu kryzysem humanitarnym. Lublin odgrywa bardzo ważną rolę na mapie działań pomocowych w kryzysie humanitarnym spowodowanym wojną w Ukrainie. Jest z jednej strony przystankiem dla tych, którzy jadą dalej, pierwszą bazą oraz punktem poszukiwania logistycznych rozwiązań. Z drugiej strony miejscem pobytu dla wielu Ukraińców decydujących się pozostać w Polsce ze względu na między innymi istniejące sieci migracyjne, czy na przykład ze względu na bliskość Ukrainy. W tym kontekście istotna jest też rola całego województwa, a szczególnie obszarów przygranicznych. Zaprosiliśmy badaczy z Lublina po to, żebyśmy mogli wzajemnie podyskutować o tym, co się dzieje w Lublinie, na ile to te działania badawcze i rezultaty tych działań badawczych są zbliżone do tego, co badaliśmy w Krakowie i publikowaliśmy ostatnio w ramach obserwatorium i żeby wymienić, tak powiem tutaj, przede wszystkim wiedzę na temat procesów, które się dzieją w Lublinie i w Krakowie. Lublin jest bardzo istotnym obszarem również wdrażania polityk wielokulturowych. Cechuje się też bardzo prężnie działającym społeczeństwem obywatelskim, między innymi Stowarzyszenie Homofaber tutaj odgrywa bardzo istotną rolę, ale wiele innych również jest niezwykle aktywnych w działaniach pomocowych, tych aktualnych oraz tych, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, jeśli chodzi o napływ uchodźczy. Z tego względu wydaje mi się to super istotne i ważne i bardzo się cieszę na to dzisiejsze seminarium. Bardzo dziękuję Karolinie Podgórskiej i Andrzejowi Jekaterynczukowi za przyjęcie zaproszenia. I zanim oddam im głos, to jeszcze chciałem oddać głos Anecie Krzywożece-Jelinowskiej, która przedstawi prelegentów dzisiejszych. Aneto, oddaję głos. Dziękuję, Konradzie. Więc dzisiejsze zagadnienie przedstawią nam dr Karolina Podgórska, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej w Lublinie oraz współpracownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Karolina Podgórska koordynuje projekt Wielopoziomowe Zarządzanie Kryzysem Humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainie na przykładzie działań w województwie lubelskim i w obwodzie wołyńskim. Jest także kierownikiem zespołu badawczego MIGLAB Procesy migracyjne w perspektywie lokalnej, a także autorką publikacji z obszaru zarządzania migracjami, polityki migracyjnej, integracyjnej oraz migracji studenckich. Wraz z nią zaprezentuje to zagadnienie dr Andrzej Jekaterynczuk, adiunkt w Instytucie Socjologii także Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który specjalizuje się w socjologii narodu i grup etnicznych. Jest członkiem zespołu badawczego MIGLAB oraz uczestniczy właśnie w tym projekcie. Jest także autorem publikacji poświęconych przemianom współczesnego społeczeństwa ukraińskiego oraz mniejszości narodowych w Polsce. Karolino, Andrzeju, zapraszamy. Dziękujemy za zaproszenie, za możliwość podzielenia się wynikami naszych badań. Ja może szybko przełączę się na prezentację. Ja tylko powiem w takim razie, że będziemy mówili w taki sposób, że część Andrzej, a później ja, żeby była jasność, Andrzej zaczyna. Czy prezentacja się Państwu wyświetla? Ja widzę. Jest OK? Tak, jest OK. Dobra. Może króciutko o tym, skąd mamy informacje, skąd czerpiemy wiedzę na temat zarządzania kryzysem w Lublinie, właściwie już
Kilka słów o tym zostało powiedzianych. W pierwszych dniach czy tygodniach część przedstawicieli środowiska naukowego w naszym Instytucie Socjologii włączyła się w działania pomocowe i po chwili refleksji stwierdziliśmy, że warto też podjąć badania. Będąc blisko ważnego zjawiska, myślę też potwierdzi to ze swojej strony Karolina. Tak, Andrzeju, przepraszam, tylko wydaje mi się, że coś przyłączyło na ekranie, bo ja teraz widzę jakiś inny slajd, chyba z innym, o to jest teraz właściwy. Dobra. Tak, okej. Okay. Właściwie to miałem przejść do kolejnego slajdu. Pierwszą fazą naszych badań były badania bez grantu, też pod takim tytułem, który już wybrzmiał, wielopoziomowe zarządzanie kryzysem humanitarnym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę. W ramach tych badań bez grantu w zespole do spraw badań migracyjnych, który powstał w Instytucie Socjologii UMCS, zrealizowaliśmy prawie 30 wywiadów w Lublinie z przedstawicielami podmiotów, które zajmowały się szeroko rozumianymi działaniami pomocowymi na rzecz uchodźców, takich nazwijmy ogólnie z Ukrainy, po 24 lutego, z przedstawicielami NGO-sów, samorządów, władz centralnych, biznesu. Prześledziliśmy też dane zastane, podjęliśmy obserwacje na dworcach PKS, PKP. Zastanawiając się nad tym, jak ta reakcja wygląda, z taką też intencją, żeby przy zupełnie nowym zjawisku na niespotykaną skalę zmapować aktorów, którzy biorą w tych działaniach udział, bo też do końca nikt w tej pierwszej fazie nie wiedział, kto pomaga, jaki jest zakres tej aktywności i dlaczego pomaga, jakie ma możliwości w zakresie tej pomocy. Na dalszym etapie udało się nam uzyskać finansowanie dla tych badań rozszerzonych w ramach grantów interwencyjnych NAWA, których kierowniczką jest właśnie Karolina. I tutaj podkreśliłbym też współpracę w tych badaniach z ośrodkiem łódzkim, z obwodem wołyńskim. Zresztą dzisiaj w naszym spotkaniu uczestniczy też pani doktor Olga Kuźmuk z Łódzka, reprezentując tamten zespół, czy część szerszego zespołu, tak? Mamy zespół lubelski, jest zespół łódzki, a razem stanowimy zespół projektowy. Uznaliśmy, że wychodząc od koncepcji rezyliencji społecznej i wielopoziomowego zarządzania, chcielibyśmy opisać te reakcje w perspektywie takiej troszkę ponad granicami, tak? Tym bardziej, że te obwody ze sobą sąsiadują. Dzisiaj się koncentrujemy głównie na Lublinie i ja powiem o Lublinie, Karolina więcej powie o tym, co wiemy o reakcji poza Lublinem. Dodam tylko, że oprócz badań jakościowych, już w ramach NAWY, w ramach tego grantu zostało zrealizowane badanie ilościowe, które jest takim etapem wstępnym do badań jakościowych, też w terenie poza Lublinem. Jaka była sytuacja w Lublinie przed 24 lutego tego roku? To są takie może dane statystyczne, demograficzne, ale w pewien sposób określają potencjał reakcji, więc myślę, że warto o tym wspomnieć. Lublin reaguje na kryzys, będąc największym miastem we wschodniej Polsce z populacją około 340 tysięcy, z około 20 tysiącami migrantów w ogóle. Mówimy o stanie sprzed lutego tego roku.
co nie bez znaczenia. Jest to miasto o profilu akademickim z wysokim wskaźnikiem umiędzynarodowienia uczelni państwowych i jeszcze wyższymi wskaźnikami w uczelniach prywatnych. Dodatkowo z dużą liczbą miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Ukrainy, tutaj 12 na 43 miasta partnerskie i zaprzyjaźnione to są miasta ukraińskie, co się okaże potem nie jest bez znaczenia. No i też ważna taka cecha, charakterystyka środowiska lubelskiego, Lublin bardzo wcześnie zaczął przyjmować do pracy w strukturach samorządowych niepolskich obywateli, w szczególności jakby bliskość geograficzna tutaj ma znaczenie, w szczególności osoby pochodzące z Ukrainy, bądź też przedstawicieli mniejszości ukraińskiej w Polsce. O konsekwencjach tego zabiegu potem jeszcze wspomnę. Jeżeli chodzi o ten krajobraz przed, warto wspomnieć o tym, że już właściwie pan Kodrat zaznaczył, że Lublin znany był z zaangażowania w inicjatywy tworzenia polityk wielokulturowości. Można wskazać tutaj Stowarzyszenie Homofaby, Fundację Instytut na Rzecz Państwa Prawa, szereg innych tutaj wymienionych. Z racji ograniczeń czasowych nie będę ich wszystkich przytaczał, bo to też Państwo widzą. Wspomnę tylko o tym, że taką platformą, dzięki której możliwy był kontakt między tymi podmiotami, między tymi przedstawicielami sfery pozarządowej, była Komisja Dialogu Obywatelskiego, czyli oprócz tego, że same organizacje miały swoje cele statutowe w obszarze migracji, integracji, to też mogły kontaktować się ze sobą, kreować współpracę, dzięki czemu nie tylko formalnie, ale konkretnie ludzie, którzy reprezentowali te organizacje, oni się ze sobą znali, czasem kolegowali czy przyjaźnili, co też się okazało istotne w tym ważnym momencie reakcji na kryzys wywołany wojną pełnoskalową. Co się zmieniło po 24? Co wiemy? Jakie wskaźniki demograficzne? W takim szczycie w Lublinie przebywało około 70 tysięcy Ukraińców, ponad 1 200 000 zatrzymało się chociaż na chwilę w Lublinie, prawie 140 tysięcy spędziło w Lublinie przynajmniej jedną noc. No i z takich informacji od pracowników Urzędu Miasta, to są szacunki, na dzisiaj w Lublinie zamieszkuje około 50 tysięcy obywateli ukraińskich. To są szacunki, też jakby osoby, które nam te informacje przekazywały, zaznaczały, że są to, nie są to precyzyjne dane. Z racji, kiedy mówimy o fenomenie Lublina, koncentrujemy się na Lubelskim Społecznym Komitecie Pomocy Ukrainie, który odegrał szczególną rolę w reagowaniu, będąc takim hubem informacyjnym, pomocowym. Liderem czy operatorem tego przedsięwzięcia polegającego, wynikającego ze współpracy NGO-sów z samorządem, z Urzędem Miasta Lublin, operatorem jest Stowarzyszenie Homofaber. Wśród podmiotów inicjujących były też Fundacja Kultury Duchowie Pogranicza, no i Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa.
ten skład podmiotów zaangażowanych, on się później rozszerzał. Część podmiotów została włączona na stałe do działalności komitetu, część działała przez pewien czas, wychodziła z tej działalności, kiedy uznawała, że ten etap, w którym mogą uczestniczyć, dobiegł końca. Tutaj właśnie są te podmioty, które dołączyły w późniejszym czasie. Natomiast kluczowe dla nas są po pierwsze obszary, w których w naszym polega wyjątkowość tych działań w Lublinie, w szczególności Społecznego Lubelskiego Komitetu. Po pierwsze, ważne jest pomaganie w bardzo wielu obszarach, nie tylko tych oczywistych. W tej kolumnie po lewej wypisaliśmy takie główne obszary, natomiast w kolumnach tych po prawej, w innych kolorach zaznaczyliśmy, jak się zmieniało znaczenie poszczególnych obszarów. Pierwsza taka tendencja to była tendencja do zwiększania się liczby obszarów pomocowych. Następnie z kolei obserwowany jest taki ruch w przeciwnym kierunku, czyli zawężanie liczby obszarów, ale pogłębianie zakresu pomocy w ramach tych obszarów, które uznano za kluczowe na danych etapach. Z takich rzeczy, które warto tutaj podkreślić czy eksponować, to szybkie powołanie call center, punktu informacyjnego, całodobowego w kilku językach w oparciu wyłącznie o wolontariat. To, co się organizowało też w innych miastach, zakwaterowanie w Polsce, ale też za granicą, tutaj zakwaterowanie za granicą z wykorzystaniem miast partnerskich zachodnich Lublina, pośrednictwo w znalezieniu pracy, pomoc medyczna, pomoc żywnościowa, ale nie tylko, takich produktów podstawowych, tutaj akcent został postawiony na zdrową żywność dla rodzin, co już nie jest takie oczywiste, pomoc w tłumaczeniach, wsparcie psychologiczne. Jednym z takich odrębnych obszarów działów był dział koordynowania wolontariuszy, podkreślamy też zaangażowanie wolontariuszy. Jakie obszary wraz z rozwojem sytuacji straciły na znaczeniu? Może nie tyle straciły, co zakres został ograniczony. Infolinia, ograniczono czas pracy. Okazało się szybko, że Lublin się zapchał, jeżeli chodzi o możliwości zakwaterowania. O tym się może przekonać każdy, kto zechce do Lublina turystycznie przyjechać, szczególnie w weekend obecnie, albo wynająć cokolwiek w naszym mieście. Pomoc prawna, tutaj mamy informacje o tym, że jakby kwestie finansowe tutaj mają znaczenie. Dział logistyki transportu z granicy do innych miejsc w województwie został zawieszony czy wstrzymany. Pomoc w wypełnianiu wniosków PESEL. Natomiast są takie działy, które na znaczeniu zyskały. Tutaj można by wskazać nie tylko nauczanie języka polskiego wśród uchodźców, ale też naukę języka ukraińskiego wśród wolontariuszy i osób pomagających. Odróżniam tutaj wolontariuszy od osób pomagających, bo też takim ciekawym chyba fenomenem jest profesjonalizacja wolontariatu jako takie doświadczenie, którym Lublin się może pochwalić i szczególnie Lubelski Społeczny Komitet się może pochwalić, czyli te osoby, które włączyły się na zasadach wolontariackich. W krótkim czasie zaproponowano im świadczenie pomocy odpłatnie, dzięki czemu mogli ją świadczyć bardziej efektywnie. Pomoc psychologiczna, sprofilowanie pomocy na rzecz matek z dziećmi. Nowe obszary zupełnie, biblioteka międzykulturowa, dział transportu, logistyki z kolei przekształcił się w inny obszar, który ma na celu mapowanie potrzeb i pomoc, i świadczenie pomocy w regionie, poza Lublinem. Czyli szybko zrozumiano, że Lublin radzi sobie
całkiem sprawnie jako stolica województwa regionu, mając spore możliwości, ale ta sytuacja może zupełnie inaczej wyglądać w obszarach peryferyjnych z punktu widzenia jakby stolicy regionu. Lista miejsc zaangażowanych w działania pomocowe też się zmienia. Tutaj podaliśmy tylko przykłady. Nie będziemy tego aktualizowali, bo jest spory ruch, tak, w tym obszarze. To tylko, żeby pokazać, że są tutaj i domy kultury, i biznes mały, i biznes duży. Chociażby w Centrum Kultury w Lublinie udostępniło cały swój budynek niemalże na potrzeby komitetu właśnie. To też istotnie pomogło w takim bardzo dostępnym, centralnym miejscu w mieście, pomogło w dotarciu osobom potrzebującym. Oprócz komitetu w naszych wywiadach zidentyfikowaliśmy inne podmioty pomagające uchodźcom, natomiast jesteśmy jeszcze przed wywiadami z nimi właśnie, więc jakby też to zastrzeżenie tutaj robimy, że te wnioski, które formułujemy, opieramy głównie o wywiady zrealizowane w mieście Lublin i głównie z przedstawicielami samorządu, NGO-sów. Natomiast ten kolejny etap jest jeszcze przed nami. Wśród tych innych podmiotów wymieniany był Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, organizacje migranckie. Tutaj się zastanawiamy nad tym, czy one funkcjonują w Lublinie, czy ich nie ma. Religijne podmioty, biznes, uczelnie, szkoły wyższe. Kluczowe pytanie, które sobie stawialiśmy i teraz właściwie ono mocniej jeszcze wybrzmiewa na tym etapie, już możemy je tak mocniej formułować. Mówi się, że w Lublinie tych problemy są, natomiast skala tych problemów, z którymi miasto czy społeczność miejska się boryka, jest chyba mniejsza niż w innych ośrodkach miejskich w Polsce. I zastanawialiśmy się, dlaczego, co udało nam się ustalić w oparciu o wywiady w szczególności, które zostały zrealizowane, jakie czynniki wpłynęły na taki względny sukces, tak relatywny sukces, tak byśmy go mogli chyba nazwać. Po pierwsze znaczenie miało doświadczenie pandemii, wydawanie numerów PESEL, czyli doświadczenie wprowadzania niepolskich obywateli do takiego formalnego, urzędowego obiegu. Oczywiście inna skala i tempo, ale nasi informatorzy wskazywali, że był to ważny czynnik. Po drugie, i tutaj wymiar nie tylko taki symboliczny, ale też praktyczny, na dwa tygodnie przed inwazją 18 lutego było się spotkanie przedstawicieli różnych instytucji, organizacji, które deklarowały chęć włączenia się w działania pomocowe z udziałem wojewody, NGO-sów, organizacji mniejszości ukraińskiej, pracowników konsulatu, różnych placówek miejskich, które deklarowały pomoc, NGO-sów stricte pomocowych, ogólnopolskich. Chodziło tutaj o wyrażenie gotowości pomocy, zmapowanie możliwości, określenie potencjału i takie mamy wrażenie, że właśnie nie był to tylko symboliczny gest. Później część z tych podmiotów realnie weszła ze sobą we współpracę. Ścisła współpraca NGO-sów i miasta. Na uwagę zasługuje fakt delegowania pracowników Urzędu Miasta do prac w komitecie. Oficjalne delegowanie, półoficjalne formy były różne, natomiast pracownicy Urzędu Miasta i przedstawiciele NGO-sów i wolontariusze pracowali na równych zasadach, można było powiedzieć, tak, jak równy z równym, w takiej dość demokratycznej strukturze. Ważnym elementem była obecność osób z doświadczeniem migracyjnym, w szczególności z Ukrainy, z Białorusi w komitecie. To jest ten kapitał istotny wykorzystany. Tutaj już podkreślałem, że część pracowników Urzędu Miasta to są też osoby, które
bądź przyjechały z Ukrainy i mieszkają już od iluś tam lat, znając ich realia, język, realizując współpracę w projektach kulturalnych, biznesowych, polsko-ukraińską i nie tylko. Kolejnym takim ważnym czynnikiem jest różnorodność tych podmiotów, które weszły w skład komitetu. Liderzy Homofaber podkreślali właśnie to, że NGOsy nie były związane procedurami, nie były związane obszarami działalności, w które mogą się włączać, to rozwiązywało ręce i dzięki temu pozwalało uzupełniać samorządowi, miastu i NGOsom. Doświadczenie z grupy Granica, tutaj znowu się odwołujemy do przykładu Homofaber, czyli też kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, próby organizowania tej pomocy zostały wykorzystane w przypadku komitetu. Brak hierarchiczności, elastyczność zarządzania, podział zadań, zasada subsydiarności, konsensualne decydowanie, regularne odprawy pracowników komitetu w stałych porach. No i na koniec wspomniana już profesjonalizacja wolontariatu, która w naszym odczuciu i naszych respondentów można ją uznać za kluczową kwestię dla efektywnej działalności, bo po pierwsze ktoś mógł się poświęcić na 100% w działania pomocowe, po drugie unikano przejmowania już doświadczonych wolontariuszy przez duże marki, przez konkurencję można powiedzieć, no i też dawało taką motywację dodatkową. Nasi respondenci, częściowo też osoby młode i z Polski, i z Ukrainy, deklarowały, że przejście od aktywności wolontariackiej, pomocowej na umowę z wynagrodzeniem pozwoliło im się zaangażować właśnie w większym zakresie i też w wielu przypadkach zmieniło biografię, takie zawodowe profile. To było tak, że osoby, które wykonywały pewną pracę, decydowały się na zmianę profilu tej aktywności, odnalazły się w działaniach pomocowych. I ja może w tym momencie przekażę już głos Karolinie, która opowie o tych najnowszych trendach, wyzwaniach i o tym, co poza Lublinem robimy i będziemy robili, i wyzwaniach. Proszę. Dziękuję, Andrzeju. I to ja teraz mniej przyjemnie, w sensie, bo mówię o problemach, no bo one oczywiście są i we wszystkich miastach się pojawiają. Pierwsza kwestia to jest grantoza, to znaczy to, że oczywiście tak jak i w innych miastach i też u Was w Krakowie pojawiło się masę organizacji, które postanowiły dać duże pieniądze i teraz problem, który został dosyć szybko, wydaje mi się, też przez Homofaber dostrzeżony, bo mówię o Homofaber jako liderze tutaj miejskim, ale też przez inne organizacje, bo jak my robiliśmy wywiady, zaczęliśmy 1 maja czy tam 2 maja te wywiady i oni już wtedy mieli odpowiedni dział przygotowany do tego, żeby jakby jedna osoba tylko zajmowała się tymi donorami, którzy przychodzą i te pieniądze chcą dawać i żeby to robić rozsądnie. Bardzo wielu rzeczom odmówili, bardzo wiele sytuacji jakby z tego, co opowiadano nam, nie doszło do skutku, no więc pojawiały się, to nie było na zasadzie, że jakby bierzemy wszystko, co jest, pomimo że to są pieniądze i zawsze warto te pieniądze mieć. No w każdym razie ten problem jest, funkcjonuje obecnie. Wydaje mi się, że no to jest taki trend przeradzania się tych działań ad hoc w działania takie stricte integracyjne i pod tym kątem jakby szkicowania, kreowania tych inicjatyw. W Lublinie się dosyć dużo takich inicjatyw pojawia. Niedawno na przykład, nie wiem, parę dni temu otwarta została takie centrum dla dzieci i dla młodzieży z Pilnu, to się nazywa chyba w Łodzi, coś takiego też funkcjonuje, jeśli dobrze kojarzę. Taka inicjatywa, która jest takim miejscem, gdzie można przyjść i tam zajęcia różnorodne się będą odbywać, będzie taką przestrzenią wspólną. No i to jest finansowane ze środków, to zaraz się właśnie ta kwestia finansowa pojawia, jest to finansowane ze środków UNICEF-u i miasta.
Nowe inicjatywy podejmowane pod szyldem poszczególnych organizacji, to organizacji, które były wcześniej w komitecie, w tym momencie angażują się w te różne, znaczy komitet funkcjonuje, oczywiście jego zakres działania jest w tym momencie no, siłą rzeczy ograniczony. Oni się jakby tak trochę rozczłonkowali, to znaczy te poszczególne organizacje właśnie wchodzą w różne nowe inicjatywy związane właśnie z pojawianiem się tych funduszy. Wyzwaniem na pewno jest to, że oczywiście, tak jak wszędzie, prędzej czy później musiało dojść do jakiejś sytuacji konfliktowych. Jeden z naszych rozmówców z miasta powiedział nam, że on bardzo marzy o tym, żeby komitet rozwiązał się na tyle szybko, żeby się nie zdążyli pokłócić między sobą. Oczywiście w komitecie nikt się nie pokłócił i to nie dotyczy jakby w ogóle kompletnie tego podmiotu, natomiast oczywiście pojawiają się takie tarcia, jeśli chodzi o różne instytucje zaangażowane po trosze w te działania, czyli na przykład Andrzej wcześniej mówił o delegowaniu urzędników z Urzędu Miasta do różnych zadań, a oni oczywiście musieli po pewnym czasie wrócić do swoich zadań, ale też przez to, że jakby do tych swoich pierwotnych zadań, przez to, że byli zaangażowani w działania pomocowe, to trochę można zaobserwować, że wytworzyły się pewne takie utarte w krótkim czasie, ale już utarte sposoby postępowania, że coś można załatwić, jeżeli dotyczy spraw związanych z pomocą osobom z Ukrainy, to to jest ważne i można to załatwić jakąś szczególną drogą. I teraz jakby cały ten urząd wraca do takiego funkcjonowania, które było wcześniej i tu się pojawiają pewne tarcia, że jakby to nie, no nie może tak działać, tak? Pojawiły się schematy, z których znowu trzeba wyjść i powrócić gdzieś tam, więc to jest jakiś taki potencjalny obszar. Dublowanie się kompetencji aktorów to jest wątek, który nam się pojawiał w różnych wywiadach. Ja tutaj chciałabym nawiązać, tam Andrzej mówił o tym, że nie rozmawialiśmy jeszcze z innymi, znaczy za dużo z innymi podmiotami, z niektórymi rozmawialiśmy. Ja na przykład niedawno miałam rozmowę z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, który oczywiście działa bardziej regionalnie, nie tyle w mieście, no ale mieści się w mieście, więc siłą rzeczy powinien jakby uczestniczyć w tym całym krajobrazie. I po pierwsze dostałam informację, że jeżeli chodzi o to, co jednakowoż się z ramienia Urzędu Marszałkowskiego jakoś tam gdzieś na terenie Lublina, czy Lublin był włączany w różnego rodzaju działania działo, było robione zupełnie niezależnie od tego, co robił Urząd Miasta, to po pierwsze, a po drugie, jak zapytałam, to był pracownik, który ze mną rozmawiał, który był zaangażowany w taki dział, który powstał ad hoc właśnie na rzecz pomocy Ukrainie, z tym, że na Ukrainie, tak, do takiej pomocy. No i ta osoba mi powiedziała, jak zapytałam, no a co sądzi o działalności komitetu, to powiedziała, że nie wie, co to jest komitet. W związku z czym ten przepływ informacji gdzieś faktycznie na tych różnych poziomach no nie był taki, jak nam jakby my, do nas pewnie dociera, prawda, część informacji do tej sfery takiej publicznej, a gdzieś tam na poziomie tych wszystkich zaangażowanych podmiotów tak nie do końca to było transparentne chyba. No problem, wyzwanie, z którym się też myślę wszyscy mierzą, czyli pytanie, co będzie dalej, oczekiwanie na jesienno-zimową falę uchodźców, czy ona nastąpi, czy nie nastąpi i przede wszystkim problem mieszkaniowy, no i problem z tym, gdzie tych ludzi umieścić, bo jest szkoła, bo już oczywiście się skończyły możliwości rozlokowywania w takich obiektach, częściej wykorzystywanych w tych obiektach typowo użyteczności publicznej. No na razie jest to rzecz, która nie dotyka nas bardzo, więc miejmy nadzieję, że to pozostanie tylko w sferze takich rozważań. Wydrenowany budżet miasta, to również takie sygnały płyną, że bardzo fajnie w tym Lublinie, że sobie tak poradziliście, że sobie poradziliśmy i że tyle działań, ale miasto budżetowo stoi w złym miejscu, ponieważ to po prostu wszystko bardzo dużo kosztowało, no i w tej chwili wszyscy zaczynają sobie z tego zdawać sprawę. Dodatkowo no, pojawiły się takie kwestie jakiegoś mijania się w planowaniu tych wydatków, na przykład, to też nie jest znowu tylko tendencja pewnie lubelska, związana z tym, że został przygotowany jakiś budżet na wsparcie dzieci, na przykład obecnych w szkołach, dzieci ukraińskich i tych dzieci oczywiście w szkołach się pojawiło dużo, dużo mniej, więc tutaj się zrobiło jakieś również zamieszanie. Zmniejszenie potencjału zasobów wolontariackich. Z jednej strony ta profesjonalizacja wolontariatu, o której mówił Andrzej wcześniej, z drugiej strony oczywiście część osób siłą rzeczy się wykruszyła. To jest no jesteśmy w takim etapie, gdzie właśnie, tak jak mówiłam, ludzie musieli wrócić do tych swoich zadań i ci, którzy znaleźli to zatrudnienie, czy też na przykład się
przebranżowili, bo mamy takie osoby, które na przykład pracowały w Urzędzie Miasta zupełnie w jakichś dziwnych innych działach i nagle poczuły jakąś chęć pomagania, przyszły do komitetu i one na przykład zostały w tej chwili wchłonięte, nie wiem, przez dział partycypacji społecznej, tak? Czyli nastąpiły takie roszady wewnętrzne na przykład w urzędzie, co jest raczej bardzo cennym zjawiskiem. Natomiast oczywiście część tych wolontariuszy się gdzieś tam rozpłynęła. No i generalnie te ogólne nastroje społeczne na fali kryzysu ekonomicznego, to ja myślę, że to znowu nie jest tylko taka typowo lubelska kwestia. Natomiast to, co jeszcze bym chciała, zanim przejdę do tego, co chciałam jeszcze króciutko powiedzieć o całym regionie, to chciałabym też powiedzieć, że ja mam takie osobiście odczucie, że no po pierwsze to jesteśmy w momencie takim, kiedy te działania ad hoc przeradzają się w pewnym sensie przynajmniej w próbę stworzenia jakichś całościowych, długoterminowych działań integracyjnych. Mam takie poczucie, że ten kryzys przynajmniej w Lublinie może być oceniany jako taka trampolina, przynajmniej te początkowe miesiące, jako taka trampolina do zrobienia rzeczy, które gdzieś tam wisiały w powietrzu, ale na przykład nie było woli jeszcze wystarczającej, choć tu i tak dosyć duża wola była wcześniej do tych różnorodnych działań, bo prężnie te, jakby ta współpraca społeczno-miejska następowała, ale jeszcze pewnych rzeczy się nie dało zrobić i teraz nagle się okazuje, że może się je da zrobić, nie tylko dlatego, że pojawią się pieniądze, czy pojawiają się pieniądze, ale też dlatego, że jakoś się zrobiła na to przestrzeń i myślę, że to warto obserwować takie no, niezamierzone, nie chcę powiedzieć dobre konsekwencje sytuacji, no ale jakieś tam konsekwencje, które mogą coś w dłuższej perspektywie przynieść pozytywnego. Jeśli chodzi o sam komitet, jeszcze tylko dwa słowa, tam, bo to nie wiem, czy wybrzmiało na slajdzie, jednym mieliśmy taki cytat, jak oni sami siebie określali, że są ruchem społecznym, czyli tutaj mamy przykład takiego podmiotu, który po prostu nie jest podmiotem żadnym formalnym. To też jest właśnie ten element skuteczności działania komitetu, o którym mówił Andrzej. Lubelski Społeczny Komitet jest ruchem, jesteśmy ruchem społecznym wspierającym system pomocy publicznej, czyli oni nie pojawili się tutaj po to, żeby zrobić od A do Z wszystko, tylko po to, żeby sami siebie tak definiowali, żeby pomóc. Jak widzieliśmy po tych obszarach wsparcia, to można mieć wątpliwość, czy oni byli dodatkowo, czy byli jednak tym głównym trzonem, bo ta ilość poziomów, które byli zaangażowali działania, świadczy o tym, że to było coś bardzo, bardzo istotnego. Nie mieli siedziby, nie mieli biura, nie mieli pieczątki. Z naszych rozmów znowu wynika, że komitet, kiedy był tworzony zaraz na początku, to zupełnie intencjonalnie zostało to w ten sposób zaplanowane. To nie jest przypadek, że zostało to zaplanowane jako taka struktura rozmyta, właśnie taka, która ma pozostać tym ruchem. Ja nawet odniosłam wrażenie, że jakby wszyscy wiedzieli, co się tam ma nie wydarzyć. To znaczy, co w tej współpracy ma się nie zdarzyć, niż co dokładnie będziemy robili to i to i to. Oni wyszli jakby od tego, że na pewno nie chcą być tym, nie chcą być tamtym i tak dalej, funkcjonować w taki sposób. No i jedno wielkie pytanie, które tutaj oczywiście nam wisi i jeszcze jesteśmy w trakcie się zastanawiania nad tym, dlatego że właśnie nie ze wszystkimi jeszcze podmiotami nie rozmawialiśmy i te badania kontynuujemy. No to jest pytanie o to, kogo zabrakło w tej współpracy, bo to wszystko oczywiście dobrze wygląda. Tutaj dziękuję. Mamy trzy podmioty, czyli Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Homofaber, Instytut na Rzecz Państwa Prawa oraz Fundację Kultury Duchowej Pogranicza. To są takie podmioty, które właściwie są wszystkie z innej bajki, bo Stowarzyszenie Homofaber bardzo znane z tej swojej prawno-człowieczej działalności i raczej takich, myślę, skręcania w lewą stronę w tej swojej bardzo takiej społecznej działalności. Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza związana z, no nie jest to, nie jest to organizacja mniejszościowa, ale związana z obecnością osób z Ukrainy w Lublinie i Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, to jest z kolei NGOs, który wywodzi się z Kulu, ze środowiska kulowskiego. No i jakby połączenie zupełnie różnych organizacji, akurat tych trzech pod trochę taką egidą, pod tymi skrzydłami Urzędu Miasta, no przyniosło bardzo dobre efekty. Ale przecież na przykład w Lublinie mamy jeszcze inne organizacje, jedną z takich większych, które tutaj działają, jest Centrum Wolontariatu. To jest duży NGO, który no, robi różnorodne działania, to też jest o takiej katolickim pochodzeniu NGOs i on się tutaj nie znalazł. Chociaż na przykład w tej Komisji Dialogu Obywatelskiego wcześniejszego było zaproszone do Centrum Wolontariatu, ale nie znaleźli się w komitecie. I potem jakby te ich działania też, tak jak obserwujemy, były gdzieś tam drugim torem zupełnie szły. Oni nie byli gdzieś w tym mainstreamie działalności pomocowej.
Zastanawia nas to dlaczego, podobnie jak kwestie dotyczące, nie wiem, obecności chociażby Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie, które też jakby trochę jest tak, że osoby, które były, pojawiły się w tej działalności pomocowej, personalnie uczestniczyły w niej, nie jako towarzystwo, chociaż również mogłyby, prawda, były członkami tego towarzystwa i ta organizacja była w mniejszym stopniu na jakby inną skalę zaangażowana. Więc to jest taka może specyfika jakaś nasza tutejsza. Z różnych rzeczy to wynika, o tym będziemy jeszcze, to jeszcze będziemy badać pewnie dokładniej. I teraz jeszcze jakbym chciała powiedzieć dwa słowa, postaram się streścić, dotyczące tego, co robimy, tych naszych badań dalszych. Tutaj Państwo widzicie taki slajd, który prezentuje wyniki ankiety, jaką właśnie niedawno przeprowadziliśmy w ramach już tego nowego badania. To była ankieta przeprowadzona wśród gmin na Lubelszczyźnie. Podobna ankieta była przeprowadzona w regionie wołyńskim w Ukrainie i chcieliśmy sprawdzić, interesowało nas to, jakie typy pomocy były świadczone w gminach, z jakimi podmiotami gminy współpracowały, właśnie żeby spróbować zidentyfikować, zmapować tych aktorów. Nie było naszym celem jakby w tej ankiecie też to zrobienie jakiegoś takiego rzetelnego bardzo badania ilościowego, tylko my ją wykorzystujemy po to, żeby potem po prostu dotrzeć do tych ludzi właściwych, bo pytaliśmy wprost, jacy to byli aktorzy, jakie to były podmioty w poszczególnych gminach. Częściowo nam się to udało. No mamy odpowiedzi z 59 gmin, ich jest na Lubelszczyźnie około 200, ponad 200, co jest dla nas cenne, że w większości są to gminy wiejskie, więc jesteśmy w stanie trochę się dowiedzieć na temat tego, jak to na tych terenach wiejskich ta pomoc była świadczona, bo ona była świadczona z racji, że Lubelszczyzna jest terenem przygranicznym, więc szczególnie te tereny blisko granicy były bardzo w to zaangażowane. No i tutaj widać, że te działania ad hoc, ankieta była robiona teraz, więc pytania były o to, żeby podsumować jakby cały ten okres działalności i dominujące są te działania dotyczące zapewnienia możliwości edukacji dzieciom uchodźców, to już teraz, tak, bo się szkoła rozpoczęła, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, schronienie i zakwaterowanie, to są rzeczy, które były, czy ochrona zdrowia, czy pomoc żywnościowa, to są takie kwestie, które były realizowane od samego początku. Interesujące są te pomarańczowe kolory, które mówią nam o tym, że od niedawna jakiś obszar się pojawił, co może być takim wskazaniem, w szczególności tam na końcu, zapewnienie możliwości edukacji dorosłym uchodźcom i organizowanie kursów języka polskiego. To pokazuje dosyć dobrze jakby ten diagram, ten wykres, jak właśnie te działania ad hoc przeradzają się, przeistaczają się w te działania integracyjne, które także siłą rzeczy, trochę siłą rozpędu jakby w tych gminach muszą się pojawić. Co chciałam jeszcze Państwu pokazać, dalej na kolejnych slajdach są takie, są również wykresy, w których my analizowaliśmy, w jaki sposób poszczególne grupy podmiotów były zaangażowane w poszczególne typy działań. My sobie wyróżniliśmy na potrzeby projektu te typy jakby aktorów. Mamy aktorów samorządowych niższego, wyższego szczebla, mamy aktorów tych władz centralnych, mamy NGO-sy, bardzo szeroko rozumiane. Też pytaliśmy w ankiecie o to, jakie typy NGO-sów działały, zaliczając również do nich takie organizacje, to bardziej chodziło o organizacje społeczne, jak wspomniane w abstrakcie do naszego wystąpienia, koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne, które okazały się bardzo istotnymi aktorami i no, będziemy na pewno to pogłębiać na dalszym etapie tą wiedzę. Tutaj jeśli chodzi o, tak szybko już w sumie analizując tylko te wykresy, macie Państwo zaangażowanie jednostek gminnych, które najbardziej były zaangażowane w zapewnianie możliwości edukacji, pomoc w załatwianiu spraw żywnościowych, pomoc urzędowych, przepraszam, pomoc żywnościową, zakwaterowanie. Później mamy kolejny aktor, to jednostki samorządu wyższego szczebla, więc mamy starostę czy marszałka. Tutaj mamy również schronienie i zakwaterowanie i później wsparcie na rynku pracy się na przykład pojawia, które tam wcześniej nie pojawiało się, wsparcie prawne. Z kolei zupełnie, prawda, ten poziom władzy nie zajmował się, nie wiem, pomocą w sprawach urzędowych. Kolejny wykres to są przedstawiciele władzy centralnej Urzędu Wojewódzkiego i tutaj, ponieważ na ankietę odpowiadały gminy, to przede wszystkim jest to widziane jako ten element władzy centralnej, a więc wsparcie finansowe i te wszystkie kwestie, które musiały się pojawić, żeby gminy sobie finansowo jakby poradziły z tym swoim działaniem i ze swoim zaangażowaniem.
Kolejny to biznes. Biznes, schronienie, zakwaterowanie, pomoc żywnościowa. To są te dwie najistotniejsze, dwa najistotniejsze elementy. Co ciekawe, również wsparcie finansowe, co by świadczyło o tym, że gminy dostawały jakieś środki zewnętrzne po prostu na zasadzie różnego typu zbiórek czy takich darów, tak, od firm lokalnych czy też ponadlokalnych. Organizacje pozarządowe, przede wszystkim, co ciekawe, to jest pomoc żywnościowa i mówimy, przypominam, że mówimy o terenie województwa i mówimy głównie o terenach wiejskich, więc najprawdopodobniej w dużej mierze to będą koła gospodyń wiejskich, które na przykład w okolicach punktów recepcyjnych obsługiwały te punkty w ten sposób, że po prostu te panie tam gotowały, tak, i organizowały cały ten jakby element właśnie wyżywienia i takiej opieki nad uchodźcami. Z kolei osoby przynależące do straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych, zajmowały się logistyką, rozwożeniem i też były takimi istotnymi aktorami, które znali teren, tak? Te osoby ze straży pożarnych znały teren, oni wiedzieli, gdzie pojechać, kogo gdzie zawieźć i tak dalej, więc byli bardzo, bardzo pomocni, na przykład dla pełnomocników wojewody, którzy musieli te punkty recepcyjne na granicach zorganizować. W województwie lubelskim są 4 przejścia graniczne punktów recepcyjnych. Jeśli dobrze kojarzę, działało 9, teraz nie wszystkie są czynne, ale jeszcze wciąż ileś oczywiście działa. Kolejna grupa to aktor, który sobie wyróżniliśmy, to są wspólnoty religijne i parafie. Wyodrębniliśmy ich z tych właściwie organizacji społecznych, nie wiadomo jak ich zaklasyfikować, dlatego że one również odegrały ogromną rolę w niesieniu tej pomocy. I tu znowu mamy pomoc żywnościową, ale także schronienie i zakwaterowanie, czyli tereny wiejskie, województwo, tak to wyglądało. Grupy nieformalne, indywidualne osoby, schronienie, zakwaterowanie i pomoc żywnościowa, czyli te takie basicowe potrzeby były realizowane przez, no można powiedzieć, aktorów społecznych. Taki właściwie wniosek główny z tego płynie. My będziemy jeszcze tę analizę oczywiście jakoś pogłębiać i myślę, że to jest tylko takie na razie dotknięcie, żebyście Państwo zobaczyli. Będziemy w tej chwili przystępowali do dalszej części tego badania, czyli te badania ilościowe miały nam dać taką drogę dojścia do zmapowania sobie tych aktorów i będziemy się umawiali w tej chwili na wywiady już jakościowe, gdzie będziemy pogłębiali różne wątki i rozmawiali właśnie z przedstawicielami poszczególnych grup. I jeszcze na kolejnym slajdzie chciałabym pokazać współpracę, bo nas jakby w tym wielopoziomowym zarządzaniu bardzo interesuje, kto z kim i dlaczego, a dlaczego nie. Z którymi z niżej wymienionych podmiotów, w jakiej formie jednostki gminne współpracowały w sposób zorganizowany podczas działań pomocowych na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. No i przede wszystkim to była współpraca z samorządem lokalnym, z innymi jednostkami samorządu lokalnego i wewnątrz z tymi jednostkami, którymi gminy zawiadują. Potem z wolontariuszami, działaczami, grupami nieformalnymi, później dopiero z administracją centralną. Tutaj na dole załączyłam jeszcze informacje z badania, tylko tą jedną z badania, które było realizowane w Ukrainie, bo tam te procenty się trochę inaczej rozłożyły i tam głównym jakby tym ogniwem współpracy też była współpraca z władzami lokalnymi, później współpraca z biznesem, potem z organizacjami pozarządowymi, na czwartym miejscu ze wspólnotami zakonnymi, parafiami. Jeśli chodzi o te organizacje pozarządowe, to różnica jest taka, że na Lubelszczyźnie większość organizacji to były, no czy właśnie te koła, czy ochotnicze straże pożarne, czy NGO-sy jakieś takie lokalne, natomiast na Ukrainie były to głównie międzynarodowe organizacje pozarządowe, więc jakby tam ten podmiot był w dużej mierze zaangażowany. No i dwa właściwie ostatnie slajdy. Tutaj jest taka informacja jeszcze dla Państwa. To teraz się Andrzej mógł przesunąć. O, dziękuję. Zadawaliśmy też takie pytanie, w jaki sposób to zarządzanie kryzysowe zafunkcjonowało i zapytaliśmy po prostu, czy te gminy miały jakieś, według wiedzy oczywiście tych, którzy nam odpowiadali, tych informatorów, czy istniały jakieś procedury reagowania na wypadek kryzysu szeroko pojętego, tak? Nie definiowaliśmy, że to w tej konkretnej sytuacji, bo oczywiście tu była mowa o tym, że Lublin na przykład był jakoś przygotowany, na przykład, bo nie wiem, była pandemia, organizacje miały doświadczenie na granicy białoruskiej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj po prostu pytaliśmy o kryzys, no i 76% powiedziało tych naszych respondentów, że tak. Natomiast jeśli chodzi o przydatność istniejących wcześniej procedur zarządzania kryzysowego do w ogóle zareagowania jakiegokolwiek na to, co wydarzyło się po 24 lutego, no jest oceniane tak w sposób zróżnicowany. 20% aż powiedziało, że to nie miało żadnego wpływu, czyli w zasadzie te procedury można powiedzieć, że właściwie były nieprzydatne. No 27% i 8,5 razem, jak się to doda, no to jest ta odpowiedź, która mówi nam o tym, że te procedury
były jakoś przydatne, były jakieś sensowne. Więc to jest też taka informacja dotycząca tego, jak cały system jakby właśnie reagowania w sytuacjach trudnych jest zorganizowany. No i podsumowując, ostatni slajd dotyczy tego również, z jakimi wyzwaniami borykamy się w województwie lubelskim. One są niespecyficzne, to znaczy to są takie wyzwania, które pojawiają się wszędzie. Być może na Lubelszczyźnie bardziej o tyle, że jest to teren przygraniczny i również na przykład na terenach wiejskich się z tym borykamy, bo tam też dzieci w szkołach oczywiście się znajdują, więc to generuje problemy. To, że w gminach nie ma osób, które znają język ukraiński i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest to zagęszczenie, myślę, bliżej granicy trochę większe. Do tego dochodzi jeszcze taka sytuacja związana z różnymi no, niesnaskami przygranicznymi, które wcześniej przecież funkcjonowały, zanim ten kryzys nastąpił i teraz ludzie jakoś muszą sobie się jakby w tym zakresie poukładać. To wszystko będziemy jeszcze analizować, będziemy rozwijać. Teraz no, jesteśmy w fazie rozpoczynania wywiadu, więc będziemy te nasze różne intuicje, które częściowo mamy, nie jeszcze może jako twarde wyniki, tylko właśnie intuicje, rozmawiać. Będziemy rozmawiać właśnie o tym, kto z kim współpracował, dlaczego nie współpracował, to nas bardzo interesuje, jak to było generalnie ocenione. Także ja dziękuję bardzo. Tyle od nas. Super, bardzo dziękujemy za naszą super ciekawą prezentację. Ja zachęcam wszystkie osoby do zgłaszania się, do zadawania pytań, bądź też zadawania pytań na czacie. Już pierwsze pytanie się pojawiło. Dobrusi, czy chcesz Dobrusia to pytanie, że tak powiem, live zadać? Bo ja mam całą serię pytań. Jeżeli mogę wejść teraz, to bardzo chętnie, tak. Bardzo dziękuję Wam za super ciekawą prezentację. Naprawdę jestem pod wrażeniem, ile i jak dużo działań jest podejmowanych w Lublinie i w całym województwie. Ale pytanie miałabym takie, może troszkę na marginesie samych działań pomocowych, ale jednak dotyczące tego. Mianowicie chodzi mi o to, czy próbowaliście się jakoś rozeznać na temat potencjalnych planów takich bardziej długofalowych uchodźców, którzy przebywają, czy to w mieście, czy w gminach naokoło. Czy są jakieś, nie wiem, dyskusje na ten temat, czy jakieś scenariusze, czy jakieś próby oszacowania, bo de facto jakiekolwiek mówienie o pomocy w dłuższej perspektywie, prawda, jednak zakłada, że powinniśmy jakoś założyć przynajmniej, jaka część uchodźców będzie chciała wybrać, powiedzmy, Lublin jako swoje miasto w jakiejś troszeczkę dłuższej perspektywie, prawda, a nie jeżeli tylko będzie możliwość, nie wiem, powrotu do Ukrainy czy wyjazdu gdzieś dalej. To na razie. Chcecie od razu odpowiadać, czy chcecie pozbierać pytania? Może od razu, nie wiem, Andrzej. Okay. Dobra. Myślę, że od razu będzie chyba sprawnie, żebyśmy nic nie zgubili. Okay. Ja może zacznę i jeszcze poproszę Andrzeja ewentualnie skomentowanie. Znaczy, no nie mamy takich szacunków. Nie, my nie wykonujemy też takich badań, akurat nie robimy badań w tym momencie jakby z samymi uchodźcami, tak? Nie pytamy i to była nasza świadoma decyzja na początku, kiedy zaczęliśmy to wszystko projektować, bo kiedy zaczęliśmy, to uznaliśmy, że to jeszcze nie pora w ogóle, żeby robić. No i poszliśmy trochę w inną stronę. Ja myślę, że Lublin jest takim miastem, gdzie, to tak jak Andrzej wcześniej powiedział, przed tym konfliktem, jego intensyfikacją, było już 20 tysięcy Ukraińców, którzy w różnym jakby trybie tutaj przebywali. Oczywiście było bardzo dużo migrantów zarobkowych, no ale ważny jest, wydaje mi się, ten wymiar akademicki też miasta, bo rzeczywiście naprawdę sporo studentów przyjeżdża i ja myślę, że te działania, oczywiście, że jak mówimy o działaniach integracyjnych wobec osób, które takich już no, chcą się osiedlić, to jest trochę to innego, ale to myślę, że jest projektowane jakby trochę tak pod wszystkich, nie? Że wiemy, że i tak te osoby będą w jakimś tam zakresie. Czy one tutaj będą 5 lat, albo jeszcze, nie wiem, rok przygotowawczy, to i tak jest dosyć długi okres, kiedy można im coś zaoferować. To jest takie to, co ja widzę. Natomiast jeśli chodzi o takie dane stricte dotyczące ich obecności. Ja nie wiem, czy myśmy sprawdzali, ile tych dzieci ostatecznie jest w szkołach? Chyba nie wiemy tego na razie. Andrzeju, nie wiem, czy ty dotarłeś do tego? Nie pamiętam w tym momencie liczby.
Pamiętam, że jest ich mniej niż zakładano przed wakacjami, że jakby te prognozy były, okazały się zawyżone, tak? To jest taka konkluzja. O połowę mniej tych dzieci było w odniesieniu do budżetu, który zaplanowano. Takie informacje mieliśmy od pracowników. A wiecie, skąd to się wzięło? Tak jeszcze tu wejdę w słowo. Właśnie to, że tych dzieci było dużo mniej niż Z rozmów z pracownikami Urzędu Miasta wynikało, że część wróciła do Ukrainy w czasie wakacji. Albo pojechała dalej, ale nie jesteśmy w stanie podać jakichś statystyk wiarygodnych. Zresztą nawet ta liczba obywateli Ukrainy, którzy aktualnie zamieszkują w Lublinie, też jest bardzo szacunkowa. Odpowiadając troszkę też na to pytanie, oprócz tego, że mamy te dane z badań Unii Metropolitalnej, tak, które mówiło o 70 prawie tysiącach Ukraińców w Lublinie w kwietniu bodajże. Przy każdym takim wystąpieniu publicznym staramy się zasięgać informacji w Urzędzie Miasta, co oni o tym teraz wiedzą. I miesiąc temu powiedziano nam, że to było około 40 tysięcy, teraz około 50 tysięcy, z takim zastrzeżeniem, że są to dane bardzo szacunkowe, więc wniosek wyciągamy taki, że jest to liczba stabilna mniej więcej. Jeszcze jedna taka obserwacja może już nie intuicja, obserwacja z rozmów z częścią ukraińskich mam, z którym ja miałem kontakt, wynikało, że część tych mam, które miały nastolatków w szkołach, do końca roku ci nastolatkowie funkcjonowali w szkołach online ukraińskich, natomiast od nowego roku szkolnego, od tego roku szkolnego trafiły już najczęściej do szkół polskich, stacjonarnych, co sugeruje, że przynajmniej ten rok spędzą w Polsce. Ale jaki odsetek konkretnie, tego nie wiemy, jakie liczby. Oczywiście, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mam mnóstwo pytań, ale zanim zadam swoje pytania, to Agnieszka Legut się zgłasza, chciała zadać pytanie. Agnieszka, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo, bardzo to było ciekawe, naprawdę, wręcz fascynujące. Ja się może przedstawię króciutko. Ja współpracuję z OWIM-em, ale też obserwuję taki mechanizm koordynacyjny, który tutaj się wytworzył w Małopolsce. I właśnie tam, na tym forum, miałam okazję prezentować to, co się działo w Lublinie, tak w zarysie oczywiście, ponieważ no, nie prowadziłam jakichś pogłębionych badań i no, było to niesamowite, że bardzo się cieszę, że się zgadzamy. Myślę, że za tym ogromnym sukcesem w Lublinie, sukcesem komitetu przede wszystkim stoi to, że to jak Państwo potwierdzają, że właśnie miał strukturę, ale jednocześnie było bardzo elastyczne i że było tam zaufanie pomiędzy liderami, prawda, jakiś kapitał społeczny wcześniejszy już i właśnie profesjonalizacja wolontariatu. Dlatego ja będę miała takie bardzo szczegółowe pytanie. Nie wiem, czy będą Państwo chcieli teraz na nie odpowiedzieć, ale ogólne pytanie jeszcze też. Kiedy będzie raport z badań? Bo bardzo chętnie przeczytam. Raport z badań, jak skończyłyśmy już to wszystko, będzie szybko, bo projekt jest bardzo krótki, więc powinno to być na wiosnę. Wszystko gotowe. Będziemy się cieszyć oczywiście. To bardzo się cieszę. Super. Chciałam zapytać o... Państwo wspominali o tym, że właśnie przedstawiciele społeczności ukraińskiej czy białoruskiej brali udział w wolontariacie. A też chciałam zapytać o taki kontakt ze społecznością właśnie uchodźców, już stricte tych, którzy przyjechali po 24. Czy to, co było zapowiadane, czyli taka ustrukturyzowany system zbierania informacji zwrotnej od nich na temat właśnie zapotrzebowań, na temat tego, jak wygląda ta pomoc, czy im się podoba, czy nie. Czy to w jakiś sposób zostało włączone właśnie przez komitet? Wiem, że były najpierw karteczki, jeżeli chodzi o skrzynki z jedzeniem, prawda, które tam Państwo, także bardzo taki analogowy system, a później też była mowa o tym, żeby skorzystać z platformy Loop. Także takie mam bardzo konkretne pytanie i może jeszcze szybciutko drugie, jeśli chodzi o zaangażowanie biznesu, to czy ten biznes to jest bardziej biznes lokalny czy ponadlokalny? Dziękuję. Może ja powiem tylko o biznesie, Andrzej, ja ci przekażę głos w zakresie tej pierwszej części, dobrze? Z biznesem
W samym komitecie na przykład była jedna z organizacji, która tam jest wpisana jako fundacja, bo to jest taki podmiot wielogłowy, taka hydra trochę, ale jest to tak naprawdę też biznes zajmujący się na przykład ochroną zdrowia, to znaczy specjalnymi rozwiązaniami dla imigrantów, szczególnie dla osób z Ukrainy, żeby im pomagać się jakoś tutaj ogarnąć w tym systemie. I to jest firma, która tutaj działa na rynku lubelskim, ale również ogólnopolskim. Ona jest stąd. Od wielu lat jest ta osoba, która jakby zajmuje się tą działalnością, jest też dosyć znana w środowisku i to było też trochę tak, że komitet jakby cały ten obszar dotyczący właśnie takiej pomocy medycznej scedował właściwie na ten podmiot, który tam gdzieś w pewnym momencie dołączył. Oczywiście jeśli chodzi o sam tak szeroko rozumiany biznes, to cała masa tych lokalnych biznesów była zaangażowana, no bo to lubelscy restauratorzy szykowali jakieś posiłki, a to jakieś włączały się pojedyncze mniejsze firmy, nie tylko pomagając samym uchodźcom, ale pomagając tym, którzy pomagali, dlatego że na przykład te restauracje no, dowoziły, nie wiem, obiady powiedzmy do komitetu, tam było tych ludzi, jak obszarów mieliśmy, nie wiem, 30 koordynatorów plus cała masa ludzi koło nich się kręcących, więc jakby to oni potrzebowali takiego rzeczywiście wsparcia. Był zaangażowany również biznes międzynarodowy, było tam informacja o Skandę to jest taki obszar w IKEA, więc oczywiście ta IKEA to w wielu miastach podejmowała różnorodne działania. Był też, jeszcze coś przed chwilką mi przeleciało przez myśl, ale już wyleciało, jeszcze jakaś jedna firma mi do głowy przyszła, ale to zróżnicowane było, to nie jest tak, że tylko tutaj, prawda, lokalni. Natomiast w tym sensie nas bardzo ciekawi, co nam się ujawni na tym województwie całym, czy tam jakby jak to wyglądało, jak wyglądało to zaangażowanie poszczególnych firm. Natomiast w Lublinie to było rzeczywiście zróżnicowane. Jeżeli chodzi o tę informację zwrotną, w tym momencie szczegółów chyba sobie nie przypomnę, natomiast to co pamiętam, to w kilku wywiadach pojawiła się kwestia asysty rodzin. To jest jeden z obszarów bardzo ważnych w działalności komitetu i przy tej okazji mówiono o tym, że celem komitetu jest nie tylko znalezienie zakwaterowania potrzebującym, ale też wolontariusze czy pracownicy, tutaj nie rozdzielam tych kategorii, starali się monitorować sytuację zarówno pod kątem komfortu samych uchodźców, ale też pod kątem komfortu osób przyjmujących, jeżeli to były rodziny. To jest taki wątek. I też w jednym z wywiadów, nie wiem, czy chodziło tutaj o tę platformę, o której pani wspomniała, ale w jednym z wywiadów pojawiła się kwestia takiej, no, że tak to nazwę, ewaluacji, możliwości takiego feedbacku, gdzie osoby otrzymujące pomoc na zewnętrznej platformie mogłyby zgłosić uwagi, zastrzeżenia, skomentować jakość tych usług świadczonych przez komitet. To był jeden z pierwszych wywiadów, więc teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć platformę. Z jedną osobą, akurat chyba nawet sam miałem okazję z nią rozmawiać. No i też pamiętam, że respondent podkreślił, że tym się komitet właśnie odróżnia od innych podmiotów świadczących pomoc w Lublinie, czyli poddaje się ocenie. Jeżeli chodzi o szczegóły, jak to wygląda, nie powiem niestety nic więcej w tym momencie, musiałbym sprawdzić. Ja bym jeszcze dodała, że jakby to o tym poziomie dostosowania komitetu do potrzeb, myślę, że świadczy to, że tam się bardzo te obszary właśnie działalności zmieniały i oni naprawdę jakby jak widzieli, że coś przestaje, z jakich źródeł to widzieli, to nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, tak wylistować, ale jeżeli widać było, że coś przestaje działać, to po prostu przestawali się tym zajmować i zajmowali się tym, co się akurat w danym momencie pojawiało. I to dosyć się działo, no to jak taka trochę taka forma, taka płynna, prawda, że właśnie że gdzieś te obszary się dzieliły na przykład na dwa mniejsze, tak jak pokazywaliśmy, że było powiedzmy 30 tych obszarów, a w międzyczasie było 30 parę, a w międzyczasie 20 parę i tak dalej, i tak dalej. Więc to było bardzo takie w reakcji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Aneto?
Dzięki. Ja się chciałam zapytać, bo podkreślacie cały czas, że Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie to ruch, tak inaczej uwarunkowany, z dużymi kapitałami, ale też wpisaliście na prezentacji Homofaber jako operatora z dwoma pytajnikami. Jaka rola była Homofaber w tym procesie? A drugie pytanie moje jest takie, profesjonalizacja wolontariatu. W którym momencie zaczęła się profesjonalizacja wolontariatu z waszego punktu widzenia, z waszych badań? I czy to się dokonało za pomocą środków z miasta, z województwa, czy już za pomocą środków z organizacji międzynarodowych? Dzięki. Jeśli chodzi o Homofaber i jego rolę, no tak, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że to w ogóle jest pytanie o to, jakby ta kwestia, którą wspominałam, że tam się pojawiły trzy podmioty i te podmioty zostały no zaproszone jakoś. Oni się po prostu spotkali. Ja tam napisaliśmy gdzieś w prezentacji, że się dzwoniliśmy, tak? Bo gdzieś tam padło w wywiadach takie hasło, czyli mamy jakąś sytuację trudną i się dzwoniamy, no ale dzwaniają się konkretne osoby, a konkretne się nie zdzwaniają, tak? I pojawiają się gdzieś w jakimś miejscu. I Homofaber oczywiście jest taką instytucją, która lokalnie robi najwięcej, jest najbardziej znana. Wydaje mi się, że po działaniach na granicy polsko-białoruskiej, gdzie prezeska Homofaber akurat była bardzo zaangażowana i tak się też dzieliła jakby tą swoją działalnością na pograniczu, to oni mieli taką największą legitymację do tego, żeby cokolwiek robić w tym temacie. I mieli to przemyślane. Właśnie to doświadczenie z grupy Granica, oni w momencie, kiedy tutaj zaczęła się dziać ta sytuacja, nie wiem, czy do końca wyszli z grupy Granica, czy zawiesili jakoś tam swoją aktywność, bo uznali tam jakaś, ograniczyli, jakaś tam osoba została oczywiście kontaktowa, natomiast uznali, że no ich zaangażowanie będzie dużo bardziej potrzebne tutaj na miejscu, a nie będą jeździli, prawda, pod granicę białoruską w tym momencie, kiedy tutaj trzeba po prostu całą tą wiedzę wziąć i włożyć. Więc myślę, że oni trochę tak siłą rozpędu przez to, że wiedzieli, mieli wiedzę, to byli trochę takim kołem napędowym, kołem zamachowym tego całego procesu, ale oni bardzo podkreślali, że tam, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, była no, równość i na przykład nigdy się nie zdarzyło głosowanie w komitecie. Zawsze po prostu dotąd rozmawiali, a tym konsensusem udało się te decyzje wszystkie podjąć i się faktycznie udawało. I nie było sytuacji i również nam wielokrotnie osoby, które były w komitecie, kiedy ich pytaliśmy o to, czy no, jakieś sytuacje konfliktowe i tak dalej, no to właściwie zgodnym chórem mówili, że no w zasadzie to nie, że te sytuacje konfliktowe bardziej dotyczyły ich kontaktów z innymi podmiotami, na przykład, nie wiem, jakichś zderzeń na dworcach, tak, gdzie się pojawiała osoba od wojewody, pojawiała się osoba z komitetu, pojawiali się jeszcze jacyś zupełnie tacy oddolne osoby, które były zaangażowane, no i gdzieś tam się działy trudności. I też było tak, że jak ktoś wkraczał w jakiś obszar właśnie zewnętrzny, w obszar działania komitetu, to oni się bardzo o to nie bili, to znaczy po prostu się cofali. No, uznawali, że mogą zrobić jakby inne rzeczy, które trzeba zrobić i tutaj jeżeli ktoś się pojawił, kto może tym zarządzić, to jest w porządku. Także myślę, że na dziś dzień to może troszeczkę inaczej wyglądać, to znaczy rzeczywiście Homofaber wybił się na takiego lidera jeszcze bardziej. Aczkolwiek te działania, które się w mieście toczą, na przykład to Spilno, czy jakieś różne inne punkty, które się otwierają i takie inicjatywy, które są podejmowane, one wszystkie, jak się gdzieś tam głębiej wczytać, są obstawione jakby różnymi organizacjami. To są takie konsorcja organizacji różnych. Oni się tak między sobą, z tego co widzę, to nie są zawsze ci sami. Z tych iluś tam powiedzmy 10 czy kilkunastu organizacji w mieście, które się zajmują migrantami, czy jakąś taką działalnością, jakąś taką pomocą, tworzą się takie różnego rodzaju koalicje, nie pokrywają się za każdym razem w zakresie różnych działalności, więc wydaje mi się, że ta współpraca wciąż jest. Homofaber jest na pewno taki najbardziej medialny, tak? Najbardziej taki. Oni się też dzielą, mają media społecznościowe, mają to przećwiczone, są profesjonalni w tym. A jeśli chodzi o profesjonalizację, to nie wiem, może Andrzej. Jeszcze może jedno zdanie do roli Homofaber, bo oprócz tego, że byli wśród pomysłodawców, inicjatorów, chociaż tutaj zgodnie z tym, co powiedziała Karolina, kiedy spotkały się osoby z tych trzech NGO-sów, już wcześniej wspomnianych Urzędu Miasta, nikt z przedstawicieli tych podmiotów nie mówił, to głównie my. Spotkaliśmy się i w taki sposób zawiązała się współpraca. Nie było tam takiego przypisywania roli. Mówimy o tym etapie zainicjowania współpracy. Oczywiście później Homofaber przejął funkcję operatora też w tym wymiarze finansowym, co jest rzeczą ważną, odpowiedzialność finansowa za szereg inicjatyw. I już jakby przechodząc do tego kolejnego pytania o wolontariat i jego profesjonalizację,
to już właściwie podczas pierwszych wywiadów już wtedy nasi respondenci mówili o tym, że przechodzą z kwietnia bodajże, tak? Dobrze pamiętam? Maj, pierwsze to był maj. Maj, tak, że wolontariusze przechodzą na umowy, czyli w pierwszym momencie, kiedy to było możliwe i z tego, co nam wiadomo, to dzięki grantom zagranicznym, zewnętrznym. Chociaż też tutaj wspomnę o innych respondentach z Urzędu Miasta, którzy jednocześnie byli pracownikami administracji miejskiej, ale też wchodzili w skład komitetu. Jeden z respondentów mówił nam o tym, że ktoś był na stażu w Urzędzie Miasta, jednocześnie sprawdził się jako wolontariusz w komitecie, więc osoba, urzędnik w Urzędzie Miasta zaproponował pracę w drodze konkursu na konkretnym stanowisku w mieście, bo akurat ktoś się wykazał kompetencjami, talentami w pracach komitetu, czyli ciekawa też taka synergia między komitetem i miastem w tym aspekcie. To chyba tyle. Dzięki wielkie, doczekałem się na możliwość zadania swoich pytań. Bardzo szybko, bo nas czas się skurczył straszliwie już. Ale mnie w tym, co zaprezentowaliście, ukazują się takie konkluzje, że to doświadczenie preinwazyjne jest super istotne i ważne. Ja to znam jakby z naszych badań uchodźczych robionych w ramach projektu RESPOD, gdzie sporo na ten temat się dowiedzieliśmy. No i tutaj wydaje mi się, że postaci takie jak, tu się pojawiały instytucje, ale za tymi instytucjami stoją konkretni ludzie i ci ludzie w Lublinie są super istotni, mam wrażenie. I warto, wydaje mi się, że tych parę nazwisk tutaj wypowiedzieć. Tomek Sieniow, jeśli chodzi o te działania prawne, o czym Karolina mówiła w powiązaniu z KUL, również ksiądz Puzewicz, po prostu człowiek, instytucja, który tutaj mnóstwo rzeczy robił w kontekście pomocy uchodźczej przed. I w tym sensie Lublin jest dużo, dużo dalej i oprócz tego oczywiście Homo Faber, który tu padał często, na poziomie takim wyższym relacji pomiędzy różnymi władzami, to Krzysztof Stanowski, super istotna postać, więc jakby jest tyle osób takich bardzo istotnych w Lublinie, które moim zdaniem, z mojej jakby takiego, nie wiem na ile się zgodzicie, takiego oglądu zewnętrznego, jakby w znaczący sposób sprawiły, że te doświadczenia preinwazyjne zostały bardzo dobrze wykorzystane, to znaczy te w odniesieniu do innych uchodźców. W Krakowie tego w ogóle nie było. W Krakowie mieliśmy uchodźców 90 osób z jakąś formą ochrony międzynarodowej według naszego raportu z zeszłego roku, tam to wszystko czarno na białym jest napisane. I tak naprawdę pamiętam pierwsze tygodnie i ogromne zdziwienie wielu urzędników, jakby brak w ogóle jakiegokolwiek doświadczenia w pomaganiu poza może Centrum Haliny Nieć, który jest oczywiście zaangażowany od wielu lat, jakby zdalnie, ale w samym Krakowie jakby w tym temacie niewiele się działo. I to był taki temat jakby daleki trochę, więc w tym sensie moim zdaniem Lublin jest to o wiele dalej i udało się o wiele lepiej też ułożyć może tą współpracę pomiędzy miastem i województwem. Aczkolwiek to jest moje pytanie bardziej do was, bo to jest jakby kluczowy problem. Jakby kompetencje dotyczące całych działań pomocowych są po stronie wojewody, a de facto miasta przejęły chętnie bądź niechętnie mnóstwo działań jakby związanych z działaniem pomocowym bez tak naprawdę umocowań prawnych. I to do dziś jakby rodzi mnóstwo problemów. Mówicie o problemach finansowych, to są niektóre z problemów jakby związanych z tym umocowaniem prawnym, jakby jeśli chodzi o pomoc uchodźcom. Jestem ciekaw, jakie są wasze przemyślenia na ten konkretny temat, czyli właśnie relacji miejsko-wojewódzkich. Mówiliście o
zaangażowaniu aktorów. Moim zdaniem w tej kwestii warto pamiętać o tym, że ci aktorzy i podkreślać to, o jakim okresie mówicie. My robiliśmy badania w maju, czerwcu i ja bardzo silnie w naszym raporcie badawczym, który jest dostępny na stronie na temat uchodźców ukraińskich w Krakowie, jakby pokazujemy i podkreślamy to, że to się działo. Ci konkretni aktorzy w taki, a nie inny sposób byli postrzegani przez uchodźców w tym konkretnym czasie. Dlaczego? No bo pewnie aktorzy się w pewnych momentach pojawiali bardzo silnie, a potem znikali. Chociażby UNHCR ze swoją pomocą finansową, która była super istotna i ważna, no ale w pewnym momencie wakacja została wygaszona de facto i teraz jest, że tak powiem, odnawiana jakby w odniesieniu do pewnych ludzi, tak? Więc i oni przykładowo, ci międzynarodowi aktorzy, w bardzo niewielki sposób byli zauważani przez naszych uchodźców w maju, z początkiem czerwca, jakby, bo były inne organizacje ważniejsze, więc wydaje mi się, że trochę chyba u was jest też podobnie. Interesowałoby mnie, jakbyście mogli coś powiedzieć na temat wspólnot religijnych, jakich, bo to też jest bardzo ciekawe i które wspólnoty, myśmy się zajmowali badaniami dotyczącymi tego, jak różne wspólnoty religijne przed inwazją przyjmowały migrantów, jak migranci się w nich odnajdywali. Mamy tutaj sporo przemyśleń na temat tego, jak cerkiew prawosławna jest postrzegana przez uchodźców, a jak kościół grekokatolicki. To są bardzo ciekawe wątki. Nie wiem, czy możecie coś na ten temat powiedzieć, czy macie jakąkolwiek wiedzę na ten temat. To jest super szeroki temat. To są tylko dwie organizacje, ale że tak powiem, temat rzeka, i który mnie osobiście interesuje jakby w ramach też Centrum Zaawansowanych Badań Ludowościowych i Religijnych. I ostatnia rzecz, jakbyście mogli powiedzieć jedną, dwie rekomendacje, jaka płynie z waszych badań dla innych ośrodków miejskich. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe z perspektywy zarządzania kryzysem dla innych miast. To, co ja widzę osobiście, to o czym wspomnieliście, to jest między innymi obecność migrantów w strukturach miejskich. Moim zdaniem super istotne i ważne, nie tylko miejskich, wojewódzkich również, jako coś, co pomogło, ale może macie jeszcze coś jeszcze. Więc tak na szybko, jakby się wam udało tak szybko również odpowiedzieć na te pytania, to byłoby idealnie. Dzięki. Ja zacznę, a potem przekażę Andrzejowi głos, bo jeśli chodzi o te wspólnoty religijne, to akurat jest jego konik, więc pewno dużo będzie mógł powiedzieć o tym. Natomiast tak spróbowałam zapisać, wracając do tego, że były ważne osoby, oczywiście, że były ważne osoby, przy czym to też nie jest tak, że były takie osoby i nagle i wyszło, bo te osoby były również wcześniej. Oczywiście nie mieliśmy wcześniej sytuacji kryzysowej, ty, Konradzie, mówisz o uchodźcach. No w Lublinie to też uchodźców za dużo nie było, natomiast te działania wcześniej były oczywiście kierowane do migrantów jako takich. I to jakby na tej bazie, tak w taki trochę miękki sposób, wydaje mi się, pojawiały się to też taka społeczna akceptacja być może dla po prostu tego typu podejścia. Tak, tu się dużo mówi w tej chwili w kontekście tych działań integracyjnych i to jest celowy zabieg oczywiście organizacji różnych i Urzędu Miasta również. Nie mówi się o migrantach, mówi się o nowych mieszkańcach. To wszystko jest jakby cała ta koncepcja, cała ta polityka, którą oni chcą rozwijać, te wszystkie działania, które są podejmowane, to jest zawsze nowi mieszkańcy, żeby jakby też językowo to zmienić trochę tą świadomość. Ale w kontekście na przykład Krzysztofa Stanowskiego, on nam opowiadał, no bo oczywiście rozmawialiśmy, że taki komitet na przykład pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy, to już pierwszy powstał w 2014 roku, była taka inicjatywa, kiedy się dogadał właśnie Krzysztof Stanowski z innymi tam, jakieś osoby były z Akademii i zdaje się z Dominikanów ktoś chyba, tam kilka osób było w tym, ale to się jakby nie wyszło, tak? To znaczy niewiele się zderzyli się ze ścianą, że nie za bardzo sami, będąc w odpowiednio umocowani, ale jakby wtedy się nie udało, więc takie inicjatywy, takie doświadczenia gdzieś tam były, no ale teraz nagle się one udały. Jeśli chodzi o relacje te miejsko-wojewódzkie, no to jest w ogóle wątek duży. Nam się po prostu w tych wywiadach pojawiają informacje o
jeśli mówić o jakichś konfliktach, to może nie w takim jakimś strasznym zakresie. Może nie jest tak, że też w tych wywiadach wszyscy strasznie narzekają, tak, na wojewodę, że nie wiem, zrobił to albo nie zrobił tamtego, zrobił źle albo nie zrobił wystarczająco dobrze. Ale jeśli gdzieś się pojawiają informacje o tym, że coś tam wygrzytało, to najczęściej to dotyczy takiej operacyjnej działalności związanej albo ze niezrozumieniem problemu, kiedy dochodziło szczególnie tam w pierwszym etapie świadczenia tej pomocy, wojewoda miał jakieś pieniądze do wydania i zrobił konkurs i właściwie ten konkurs był tak na obsługę, nie wiem, któregoś dworca zdaje się, tak, żeby tam świadczyć pomocy i ten konkurs był tak zorganizowany, że no niektóre organizacje po prostu nie chciały w nim wziąć udziału. Bo widziały, tak, już ze swojej perspektywy dosyć profesjonalnej, że to nie zadziała, ale ktoś inny ten udział wziął, więc zawsze się oczywiście jakiś podmiot znalazł. I to trochę rodziło taką, no taką, nie wiem, czy konkurencję, może to generowało w pewnym sensie konkurencję wśród tych różnych organizacji, bo tu się pojawił na przykład temat księdza Buzewicza, ale właśnie Centrum Wolontariatu w tej chwili, w tym krajobrazie, ono jest gdzieś tak jakby zupełnie odrębnym torem idzie i to jest bardzo zagadkowe, dlaczego to tak wygląda, dlaczego nie są w tym mainstreamie, bym powiedziała, pomocowym. To nie to, że nie robią rzeczy, natomiast w tym debacie, w dyskursie gdzieś to jest obok. No konflikty, jeśli chodzi o te relacje miejsko-wojewódzkie, to są konflikty szczególnie w takich punktach, gdzie się obsługiwało, które były punktami spornymi, no tymi punktami były dworce, dworzec PKS i dworzec PKP i tam jakby swoje stanowisko mieli ludzie od wojewody i swoje stanowisko mieli ludzie z tych inicjatyw społecznych, szczególnie z komitetu. I nie było to kompatybilne częściowo, wręcz dochodziło do różnych jakichś trudniejszych sytuacji. Też osoby, które były na przykład delegowane od wojewody, to byli urzędnicy, którzy po prostu no, nie rozumieli, nie mogła pani z biura, którą nagle wrzucono na dworzec i kazano jej tam koordynować czymś, po prostu ona nie mogła sobie z tym poradzić, zwłaszcza jeśli jeszcze miała konkurencję i trzeba się było podzielić tymi zadaniami. No więc to było takie trochę konfliktogenne. Ale tak jak mówię, komitet się też z wielu takich sytuacji po prostu wycofywał, jakby oni nie myślę, że celowo nie wchodzili tutaj w takie zgrzyty, tak? Bo uznawali, że jest tyle rzeczy, którymi się mogą zająć, że po prostu i tak starczy dla wszystkich. I jeszcze ostatnia moja uwaga, jeśli chodzi o organizacje, no to według mojej wiedzy one wciąż są obecne, bo UNHCR finansuje w tym momencie takie centrum integracyjne, o którym już właśnie od pewnego czasu się w Lublinie mówiło. Jeszcze ja pamiętam takie dyskusje jeszcze przed inwazją i ono nie powstawało. I to jest jeden z tych elementów, który chyba wreszcie się uda. Centrum, coś jak wy macie, tak? Centrum wielokulturowe, centrum integracyjne. Bardzo szybko się tutaj pojawiło Danish Refugee Council, które weszło w współpracę z Homofaberem i oni zaczęli ich szkolić, zaczęli im pomagać i to jest też element, który sprzyjał profesjonalizacji wolontariatu, bo po prostu zaczęli się uczyć w sposób taki ustrukturyzowany i ta współpraca jest do dzisiaj. No jest UNICEF, który finansuje to SPILNO. Myślę, że jeszcze parę innych organizacji jest wciąż obecnych i chyba głównym tutaj motorem organizowania tego, może nie przyjmowania tych pieniędzy, ale organizowania i strukturyzowania tej pomocy takiej międzynarodowej, no to jest Homofaber. Myślę, że ze swoimi doświadczeniami oni po prostu wiedzą, jak to robić. I przekazuję głos Andrzeju. Może jeszcze jedno zdanie do tej współpracy między nawet nie tyle samorządem i urzędem wojewódzkim, ale można by powiedzieć, że to tak się klaruje, że mamy po jednej stronie urząd wojewódzki, a po drugiej samorząd wespół z NGO-sami. Tak to się mniej więcej rozgraniczało w Lublinie. Też podkreślimy, że w większym stopniu rozmawialiśmy z przedstawicielami miasta i NGO-sów, w mniejszym z urzędem wojewódzkim. Chyba chodziło o inną wizję, o inną organizację pracy, o to, że ten statut, regulamin w urzędzie wojewódzkim jawił się jako przeszkoda w pomaganiu i to też wybrzmiało w jednym z wywiadów z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego, żeby nie było wątpliwości, że to samorząd krytykuje Urząd Wojewódzki albo NGO-sy krytykują Urząd Wojewódzki. Tutaj jakby pewne ograniczenia dostrzegali pracownicy też samego Urzędu Wojewódzkiego. To tak w ramach uzupełnienia. Jeżeli chodzi o ten segment religijny, on jest kolejnym jakby etapem
jednym z elementów kolejnego etapu naszych badań. Będziemy dopiero wychodzili do przedstawicieli podmiotów religijnych. Z takich obserwacji dotychczasowych wynika, że to też jest powtarzalne i po stronie ukraińskiej to widać, że najbardziej aktywne pomocowo są wspólnoty szeroko rozumiane protestanckie. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Reformowany, tam nawet dochodziło do udostępniania domów modlitwy na potrzeby noclegowe, zakwaterowania. Jeżeli chodzi o te dwa takie typowe podmioty, Kościół prawosławny i katolicki, problemem w kontekście Kościoła prawosławnego jest oficjalne stanowisko hierarchów, no i nieuznawanie prawosławnego Kościoła Ukrainy z tym profilem takim narodowym, prawosławnym w samej Ukrainie. Jeżeli ktoś śledzi poparcie dla różnych struktur religijnych w samej Ukrainie, to jakby będzie wiedział, że moskiewski patriarchat traci poparcie, a wojna wygenerowała drastyczny spadek poparcia dla tej struktury religijnej. Więc większa część osób, które przyjechały do Ukrainy, niekoniecznie w związku z tym chcą się znaleźć w parafiach prawosławnych. Czym innym jest wizja konkretnych duchownych proboszczów, a czym innym też jakby to oficjalne stanowisko. Na ile mi wiadomo, oferta była kierowana do tych osób z parafii prawosławnych w Lublinie, które trafiły do tych parafii, natomiast nie było tych działań prowadzonych w takiej otwartej przestrzeni. Dla mnie takim papierkiem lakmusowym było to, że dworzec PKS znajduje się 200 metrów od parafii prawosławnej największej, lubelskiej, i parafia prawosławna nie wykorzystała tego momentu i lokalizacji, żeby wyjść poza mury parafialne, to znaczy podczas nabożeństw czy po nich pewną ofertę. Wiem, że była baza miejsc noclegowych, pomoc żywnościowa była oferowana, ale raczej do swoich. To też należałoby zweryfikować, czyli prawdopodobnie do tych osób, które się orientowały na moskiewski patriarchat, na cerkiew prawosławną moskiewskiego patriarchatu ukraińską, no bo one w taki sposób trafiały głównie do tej parafii. Jeżeli chodzi o parafię grekokatolicką, tutaj ważną osobą jest ksiądz Batruch, proboszcz, który jest też przecież liderem organizacji Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, która przecież jest jednym z założycieli, współzałożycieli Komitetu Społecznego. Więc tam jakby też widać obecność osoby duchownej w podmiocie i religijnym, i w tym segmencie społecznym, nakładanie się zakresów i narracja Kościoła grekokatolickiego, ukraińska patriotyczna, na pewno ma tutaj znaczenie kluczowe. Nasi respondenci też wskazywali, to właśnie była ich opinia, na niewystarczające zaangażowanie wszelakich podmiotów kojarzonych z Kościołem większościowym, czyli rzymskokatolickim. To znaczy możemy wskazać przykłady, gdzie oferowano nabożeństwa w języku ukraińskim w kościołach rzymskokatolickich, pojedyncze jakieś tam wspólnoty się zdecydowały. Możemy wskazać przykłady, gdzie oferowano pomoc noclegową i psychologiczną i wszelaką inną. Natomiast to chyba była zgodna ocena naszych respondentów, że ta pomoc była niewystarczająca, wychodząc od potencjału, jakim Kościół rzymskokatolicki dysponuje w Lublinie czy w Polsce. No tutaj jakby też stoimy przed badaniami, które mają określić, w jakim zakresie i kiedy włączyły się podmioty religijne w działania pomocowe, i to jest jeszcze przed nami, więc też pewnie będzie część tego raportu, który się pojawi na wiosnę. Te informacje tam się znajdą. Super. Bardzo Wam dziękuję. Troszkę nam się przeciągnęło według zakładanej godziny, ale to
mniej więcej standard. Moglibyśmy pewnie jeszcze kontynuować tę dyskusję dłużej, bo wątków jest mnóstwo, ale bardzo Wam dziękujemy za podzielenie się wiedzą i tymi wstępnymi rezultatami badań, które prowadzicie. Czekamy na raporty, na wyniki badań, no i również będziemy myśleć wspólnie o jakichś wspólnych przedsięwzięciach naukowych, bo wydaje mi się, że to jest istotne i ważne, żeby ta wiedza, którą zdobywamy właśnie w swoich obszarach tutaj na terenie swoich miast, żeby próbować to też łączyć i wzajemnie się, że tak powiem, informować o tym, co się dzieje też jakby na krakowskim, lubelskim i innych, że tak powiem, szeroko pojętych podwórkach badawczych i właśnie pomocowych. Aneto, jeszcze od Ciebie jakieś słowo na zakończenie? Bardzo, bardzo dziękuję. I do zobaczenia jak najszybciej. Dzięki. My też dziękujemy i dziękujemy za wszystkie pytania Wasze, bo one nam trochę też dają do myślenia, także to jest bardzo cenne. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie, bardzo za pytania. Też żałujemy, że tak krótko, bo tak, zostało nam coś jeszcze na kolejne okazje. Na pewno. Nam też zostało jeszcze pytań trochę. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.